Siema. Pokażę Wam, jak usunąć kontrolkę kontroli trakcji w BMW E39 po wymianie sterownika ABS-u na nowy bądź używany, ponieważ po samym montażu sterownika ABS będzie działał, ale będzie się świeciła kontrolka kontroli trakcji. Tak jak to widać tutaj, ABS zgasnął, ale trakcja się świeci. Wystarczy tak naprawdę przekodować pustym plikiem MAN sterownik ABS-u i będzie wszystko działało. Więc tak, odpalamy NCS Expert, ładujemy profil, bieramy E39, szczytuje nam auto, klikamy back, proces ECU. W tym przypadku jest to ASC 2001 rok. Klikamy OK. Read ECU. Zapaliło nam się reszta. Klikamy tutaj Basic i zaznaczamy tutaj FSW, PSW. Klikam OK. OK. I czytało nam sterownik ABS-u. Odpalamy mój komputer. Dysk C. NCS Expert. Katalog Work. I tu jest FSW, PSW. Otwieramy go. W notatniku klikamy Ctrl A, czyli zaznaczamy wszystko, delete, plik jest pusty, zamykamy, zapisujemy zmiany, przechodzimy do NCS-a, klikamy Change Job, SG Code IREN, Execute klikamy. Tu skończył kodowanie, a tu kontrolki zgasły obie i trakcja już normalnie na przycisk reaguje. To by było na tyle. Dzięki, cześć.